Dostaję zlecenie, że Volvo stoi, że opona zepsuta, mam jechać odebrać samochód i do Volvo zawieźć. No dobra, zajeżdżam na miejsce, a tu co się stało? Kółko się urwało, bo po wymianie kół ktoś nie dociągnął śrub po przejechaniu tam 50 km, no i śruby się poluzowały i się urwało. No teraz muszę jechać do firmy, wziąć specjalny adapter i z powrotem tam jechać i odebrać to Volvo. Co tobie zaraz pokażę. Tak, 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 nie włączyłem migacza przy zmianie pasów i mi robi bip. Nienawidzę tego. Moi mili oglądający mój kanał, słuchajcie, były tam prośby od was, że jak nagryw... Czekajcie, o właśnie, o teraz, o. Właśnie o to były prośby, żebym nagrywał dokładniej, że najlepiej, żebym ustawił kamerę tak, żeby było widać, jak ja zakręcam tymi samochodami i tak dalej. No słuchajcie, no ja jestem w pracy, ja nie będę ustawiał statywu gdzieś na drugiej stronie skrzyżowania, albo z dronem latał nad sobą, jak ja to zakręcam. No słuchajcie, no nie, także musicie mi wybaczyć. Musiałbym albo operatora ze sobą wozić jakiegoś jeszcze, no takiej możliwości też nie ma. Bo nieraz jest tak, że ja zabieram klienta tutaj obok i nie mogę wziąć na przykład żony ze sobą, żeby ona sobie ze mną jeździła i mi nagrywała wideo. No niestety nie. Także nie wymagajcie proszę ode mnie tego, żebym wam nakręcał jakieś widoki z lotu ptaka, jak zakręcam, czy jakieś coś tam, coś tam, coś tam. No niestety, chcecie takie rzeczy? Polecam wam serdecznie kanał TVN Turbo, tam jak naprawiałem samochody, tam macie widoki z dronów, tam macie wszystko reżyserowane, fajnie, także tam jest wszystko. U mnie macie live'a. Tak jak jest naprawdę w pracy, tak jest u mnie. Przykro mi bardzo, że tak jest, czasem jest niedokładnie nagrane czy coś, no ale no niestety, tak jest jak jest, no. Mam nadzieję, że rozumiecie to, jeżeli tak, to daj łapkę w górę, daj suba! Dobra, jedziemy zobaczyć, pokażę wam to koło. Przyjechałem do Volvo. Wypakujemy autko teraz. I muszę wam pokazać, jak to wygląda.
Mond gelandet. Super, vielen Dank. Immer wieder gern. Den Kran haben Sie ja wirklich im Griff. Ja, mache ich das schon ein bisschen, wissen Sie. Das mache ich schon ein bisschen. Musimy mój adapter zwolnić.